Siła Bogu Rodzica. Takie słowa znajdują się na frontonie naszej świątyni, bazyliki, sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Te słowa wkłada w usta Matki Najświętszej nasza narodowa pisarka Maria Konopnicka, która tak bardzo tęskniła za wolnością i niepodległością ojczyzny, ale jej nie doczekała, ale walczyła o nią piórem i swoim wspaniałym talentem poetyckim. I rzeczywiście od wieków nie słyszano, aby tu na tym chełmskim wzgórzu, gdzie od wieków pielgrzymują do Maryi prawosławni, unici, katolicy rzymscy, aby Maryja nie słyszała głosu swojego ludu, aby odwróciła od niego swoją twarz. Ona zawsze jest z nami w każdy czas i zawsze nam mówi to samo: zróbcie wszystko, cokolwiek wam mój Syn powie. I wołamy dzisiaj do niej w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny: błogosławiona jesteś i pełna chwały, Najświętsza Maryjo Dziewico. Z ciebie bowiem narodziło się Słońce Sprawiedliwości, nasz Pan Jezus Chrystus, który jest naszym Bogiem. On przebaczył nam grzechy i przywrócił nam łaskę. On zwyciężył śmierć i przywrócił nam życie. Jego nam ukazuje Maryja, do Niego prowadzi. Jego Ewangelię nam przypomina. Radujemy się bardzo, że do naszego sanktuarium pielgrzymuje dzisiaj szczególny gość. Jest tutaj po raz pierwszy ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski na Białorusi. Urodził się zaraz po wojnie w polskiej rodzinie. Studiował w Grodnie i w ówczesnym Leningradzie, dziś Sankt Petersburgu. Ukończył studia jako inżynier mechaniki, a potem odczuł głos Bożego powołania. W Kownie na Litwie przygotowywał się do kapłaństwa.
przyjął święcenia kapłańskie. Długo by opowiadać jego niezwykłą drogę i niezwykłe zasługi dla odnowy Kościoła na terenach byłego Związku Radzieckiego. Był arcybiskupem, administratorem całej europejskiej części byłego Związku Radzieckiego. Był także metropolitą w Moskwie, diecezji Matki Bożej, a od kilkunastu lat jest arcybiskupem metropolitą w Mińsku. Bardzo serdecznie witamy brawami księdza arcybiskupa. Cieszymy się, że będzie przewodniczył naszej Eucharystii i wygłosi, jak zwykle to czyni, z serca płynące Słowo Boże. Serdecznie witam księdza biskupa Mieczysława, księży kapłanów koncelebrujących i słuchających w sakramencie pokuty, spowiedzi, siostry życia konsekrowanego. Witam serdecznie parlamentarzystów, władze wojewódzkie i lokalne. Witam was, drodzy bracia i siostry, kochani pielgrzymi. Tak jak my możemy liczyć na Matkę Najświętszą, tak i ona może liczyć na nas, na swój wierny lud. I zdaje się mówić to, co mówiła w tym cytowanym już wierszu Maria Konopnicka. Wy się czujcie nie jak luza marna, co krzykiem trwogi przed bojem wybucha, ale jak zwarta chorągiew i karna na żołdzie ducha, jako wojsko, którym hetmani niebieska pani. Przedstawiciele władz państwowych, bracia i siostry, na początku tej mszy świętej serdecznie witam wszystkich. Pierwszy raz jestem tutaj na tym wzgórzu, chociaż dużo czytałem, dużo wiem o tym sanktuarium. Sanktuarium, które od wieków jest oczyszczane przez ogromne tłumy ludzi. Ludzie tutaj przychodzą, aby dziękować Matce Bożej i za dar wolności, szczególnie w tym roku, kiedy Polska odznacza, świętuje to stulecie niepodległości. Dla mnie jest bardzo ważne również być w archidiecezji lubelskiej jeszcze z innego powodu. W tym roku kult świętuje stulecie, ale skąd się kult wziął? To jest przedłużenie Sankt-Petersburskiej Duchowej Akademii, która została zamknięta przez Sowietów w roku 1918. Ale jednak ma swoje przedłużenie poprzez kult. Dlatego ja byłem arcybiskupem w Moskwie w ciągu 16 lat i Sankt-Petersburg należał do mojej jurysdykcji. Wiele razy byłem w tamtej akademii i może kiedyś będzie zwrócona dla kościoła, ale mimo to, że ten budynek jest konfiskowany, tam znajdował się Instytut Literatury, kaplica została. Ołtarz tam też jest, także jeżeli by przekazano dla kościoła, to jutro można wchodzić i odprawić mszę świętą. Dziękuję dla waszego Władyki, dla księdza arcybiskupa za zaproszenie, również dla kustosza tego sanktuarium i korzystając z tej okazji chcę złożyć mu dla niego najserdeczniejsze życzenia z okazji srebrnego jubileuszu święceń kapłańskich. Niech dobry Bóg błogosławi w prowadzeniu tego ludu, który tak licznie tutaj gromadzi się i na pewno nie tylko na takie święta, ale na inne święta. Niech dobry Bóg błogosławi, Matka Boża poprasza potrzebne łaski. Korzystając z okazji również chcę podziękować dla Kościoła w Polsce, Kościoła Lubelskiego za tą wielką pomoc, którą Kościół na wschodzie, Kościół na Białorusi, Rosji, Ukrainie, w innych krajach byłego Związku Radzieckiego już otrzymał i otrzymuje. Bez tej pomocy, pomocy materialnej, pomocy personalnej, pomocy w przygotowaniu księży, kadry kościelnej, nie byłoby tego odrodzenia, które dzisiaj mamy. Dlatego szczerze dziękuję ekscelencji na ręce księdza arcybiskupa. Chcę złożyć te podziękowanie. Jest to też znak solidarności. Może w różnych językach przemawiamy, może mamy różne tradycje, ale Kościół jest ten sam i Najświętsza Maria Panna jest ta sama. Ona nas dzisiaj gromadzi tutaj na tym nabożeństwie. Przychodzimy tutaj ze swoimi intencjami, ale również módlmy się dzisiaj i za Kościół w Polsce, który zawsze był takim forpostem wiary,
czego dzisiaj potrzebuje świat, czego dzisiaj potrzebuje w szczególny sposób Europa, która dechrystianizuje się, aby Polska była takim forpostem dalej, aby dalej była tą lampą, która świeci w tych ciemnościach amoralnych współczesnego świata. Módlmy się również za Kościół na Białorusi, za kościoły w krajach byłego Związku Radzieckiego. Wszyscy dzisiaj potrzebujemy tego duchowego odrodzenia. Z tymi myślami rozpoczniemy tę Eucharystię i przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem w niej uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Chciałbym przeprosić za mój język polski, urodzony przez polskie rodziny, że wiadomo, nigdy rozmawiał po polsku, po prostemu mówię, to jest taka mieszanina rosyjskiego, białoruskiego. No i potem, kiedy byłem studentem Politechniki w Leningradzie, w współczesnym Sankt Petersburgu, no myślę, że jednak trzeba nauczyć się polskiego, znalazłem książkę w Politechnice Prerii, dzisiaj pamiętam jeszcze ze słownikiem, tak sobie wywartowałem taką ogromną książkę. No jakoś tak mówię trochę po polsku, myślę, że będziemy rozumieli jeden drugiego. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, w dniu dzisiejszym Kościół Święty obchodzi uroczystość narodzenia Matki Bożej. Narodzenia tej, która jest Matką Zbawiciela i również Matką odkupionego człowieczeństwa. Kiedy rodzi się nowy człowiek, to oczywiście wszyscy patrzą na niego, na to dziecko, na to niemowlę, na kogo jest podobny czy podobna, na matkę więcej, na ojca i tak dalej. Ale pytają też, kim będzie to dziecko. Takie pytanie zawsze zadaje się, bo wszyscy chcą widzieć w tym dziecku dobrego człowieka, tego, który będzie dobrym katolikiem, dobrym wierzącym, dobrym obywatelem swojego kraju, ten, który przyniesie chwałę dla rodziny i dla kraju. Na pewno takie same pytanie zadawane było i dla Matki Bożej, dla Marii, tej, która narodziła się w rodzinie świętej Anny. Narodziło się tam, w tej rodzinie, w której tak dawno dziecka nie było, Joachima i Anny. Ale kiedy zobaczymy na ikony, obrazki świętej Anny, to widzimy świętą Annę razem z dziewczynką na kolanach. Tą dziewczynką jest nie kto inny jak Matka Boża. Już w ten sposób Bóg przygotowywał ją, tam, która była niepokalanie poczęta, do tej wielkiej misji. Misji być Matką Zbawiciela. Wiemy po tym, że pewien czas znajdowała się w jerozolimskiej świątyni i widziała tych ludzi przychodzących tam, modlących się. I kiedy przyszła ta decydująca chwila w historii zbawienia ludzkości, kiedy Archanioł Gabriel zwiastował dla Marii w Nazarecie, że Pan Bóg wybrał ją jedyną z wszystkich niewiast świata stać Matką Zbawiciela, ona odpowiada swoje fiat. To fiat jest kluczem do zrozumienia historii zbawienia człowieka, również to słowo fiat, zgoda z Bożą wolą, to jest kluczem do szczęścia człowieka. Maria, jak wiemy, była właśnie tą, która wyprosiła pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Chociaż Chrystus mówił, to mój czas jeszcze nie przyszedł, to nie moja sprawa. Jednak na prośbę Marii Chrystus ten
czyni cud w Kanie Galilejskiej, przemienia wodę w wino. Ojcowie Kościoła mówią, że Maryja była albo fizycznie, albo moralnie obecna przy każdym cudzie Jezusa Chrystusa. I Chrystus, umierając w osobie świętego Jana apostoła, oddaje dla całej ludzkości, dla odkupionego człowieka, Marię jako naszą matkę duchową. I Maria nie poprzestaje troszczyć się o swój lud. I na pewno naród polski przeżył nie jeden raz. Wspominamy może Częstochowy, wspominamy oblężenie Szwedów i wspominamy również to zwycięstwo. Wspominamy również i cud nad Wisłą, kiedy bolszewicy chcieli zająć ten kraj, a jednak stał się cud. I wspominamy bardzo wiele innych wydarzeń, ale w szczególny sposób powinniśmy może dzisiaj zwrócić uwagę na to, w jaki sposób otrzymaliśmy tą wolność. W jaki sposób dzisiaj jesteśmy wolni po tylu tysiącleciach ciemiężenia ateistycznego reżimu. Kiedy ten ateistyczny reżim wszedł tam na wschód, kiedy już w Petersburgu groziło wybuchnięcie rewolucji październikowej, na drugim krańcu Europy, w Fatimie, Matka Boża objawia się trzem pastuszkom. I tam właśnie nawołuje do modlitwy, do nawrócenia. Wiedząc, że człowiek nie posłucha jej, ona nakreśla całą historię ludzkości w XX wieku, a przede wszystkim w centralnej i wschodniej Europie. Te wszystkie kataklizmy, te wszystkie trudności, z którymi spotkają się ludzie różnych narodowości, nawet różnych wyznań. Spotkają się ludzie z tymi trudnościami, które trzeba będzie przezwyciężyć. Jak trudno będzie zachować wiarę. Prześladowanie Kościoła, prześladowanie praw człowieka, prześladowanie Ojca Świętego, które miało miejsce w osobie świętego Jana Pawła II. Ale w końcu mówi, moje niepokalane serce zatriumfuje i Rosja się nawróci. Te słowa, szczególnie tam, za Bugiem, za wschodnią granicą Polski, były dla nas wszystkich wielką nadzieją. Tymi słowami żyliśmy. Tych słów bali się ateiści jak ognia. Bali się, nawet znam księdza z Ukrainy, który 6 lat więzienia utrzymał za to, że rozpowszechniał książkę o fatymskim przesłaniu. I to się stało. To się stało i tutaj znowu ogromna rola Marii, ogromna rola świętego Jana Pawła II. Może wszyscy już opuścili ręce, może wszyscy mówili, że ten system nie da się zmienić, a jednak on trwał. On w swoim herbie napisał Totus Tuus, Tobie Marię zawierzę swoją posługę, Tobie Marię ufam. Tak samo jak prymas Wyszyński, prymas tysiąclecia. Też zaufał Marii, wszystko postawił na Marię. Jak prymas Wyszyński, kiedy była zaaresztowana kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która pielgrzymowała po Polsce w roku tysiąclecia chrztu Polski, kazał puścić prostą ramę. I ta rama chodziła po parafiach, po kościołach. I może robiło większe wrażenie niż obraz Matki Bożej, niż sama ikona. To pomogło przetrwać. I właśnie modlitwa, ufność Jana Pawła II, ufność Matce Bożej w tych objawionej, w jej woli objawionej, woli Bożej objawionej przez nią w fatymskim przesłaniu, to pomogło przetrwać. Tylko kilka dat pozwólcie przedstawić. 25 marca roku 1984 Jan Paweł II na placu Świętego Piotra w Rzymie zaofiarowuje świat i Rosję niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Zmienia się władza na Kremlu. Przychodzi nowy przywódca, Gorbaczow. Przychodzi jako członek partii, ale ma już inną wizję. Można różnie mówić, ale miał inną wizję. I również w pewnym sensie, powiedzmy, zgadzał się z Janem Pawłem II. Ja rozmawiałem z nim kilka razy. Mówię, ja tego człowieka bardzo, bardzo cenię. On tak dużo zrobił dla rozwoju demokracji, on tak dużo zrobił dla zmiany tego systemu. To jego słowa. Ja z nim rozmawiałem nie jeden raz na Kremlu. Przychodzi inny człowiek, rozpoczyna się ta perestrojka tak zwana, przebudowa. Oczywiście było dużo kawałów w Związku Radzieckim odnośnie tej słów przebudowy. I mówią tak, że Lenin spotyka Stalina i mówi, czy coś budowałeś? Nic nie budowałem. Spotyka Breżniewa, czy coś budowałeś? Nic nie budowałem. Spotyka tam jeszcze Chruszczowa, czy coś budowałeś? Nic nie budowałem. To co on tam przebudowuje? No przebudowuje własny system. Potem następuje 91 rok,
Dzisiaj pamiętam synod biskupów, pierwszy synod biskupów Europy. Wyjechałem ze Związku Radzieckiego, już nie mogłem wrócić do Związku Radzieckiego. Synod był na przełomie listopada i grudnia. I 8 grudnia, tutaj niedaleko zupełnie, pod Brześciem, w Wiskulach, w lesie, w Puszczy Białowieskiej, zebrali się przywódcy Rosji, Białorusi, Ukrainy i podpisali dokument o rozpadzie Związku Radzieckiego. Nigdy nie uwierzę w to, że oni wiedzieli znaczenie tego dnia, 8 grudnia. Uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Moje niepokalane serce zatriumfuje. I taki kolos, który wydawało się, że będzie trwał wiecznie, okazał się kolosem na glinianych nogach i w mig się rozwalił. Dzisiaj przeżywamy tą, dziękujemy za tą wolność. I my tutaj w Polsce, ludzie i tam na wschodzie. Ale wolność jest wielkim darem, będąc wielkim darem jest również jeszcze i wielkim zadaniem. I dzisiaj widzimy, że niestety w nowych warunkach wolności, którą otrzymaliśmy, człowiek żyje bardzo często tak, jakby Boga w ogóle nie było. Zamiast przykazania Bożego, zamiast prawa Bożego, człowiek akceptuje bardzo często prawa ustalone przez samego siebie. Ustalone w sposób demokratyczny. W parlamencie, większością rąk, większością głosów przyjmują się prawa, które godzą w prawo Boże i dzisiaj mamy to, co mamy. Dzisiaj mówimy o wielu kryzysach. Najczęściej mówimy o kryzysie ekonomicznym, finansowym, politycznym i tak dalej, ale przyczyną tych wszystkich kryzysów najpierw jest kryzys moralny. I to spójrzmy na dzisiejszą rodzinę. Już Jan Paweł II. Potem za nim Benedykt XVI, a dzisiaj szczególnie papież Franciszek bije w ala. Co się dzieje się z rodziną? Dwa synody biskupów poświęcone rodzinie 2014 i 2015 rok. Rodzina rozpada się. Ja nie wiem, jaki jest procent rozbitych rodzin w Polsce, ale na Białorusi 50%. 50% rozbitych rodzin. To nie jest tylko tragedia już byłych męża i żony, ale jest to tragedia też i dzieci, którzy są wychowywane w nienormalnej atmosferze, bo wychowuje albo jedna matka, albo jeden ojciec. A dla wychowania dziecka potrzebny i ojciec, i matka. Największy dar, którym jest Boży dar życia, największy Boży dar, którym jest dar życia, dzisiaj staje się towarem. Można kupić, można sprzedać, można manipulować, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki. Czytałem, że już w wielu krajach świata powstały takie laboratoria, które nazywają się Beautiful Children, piękne dzieci. Więc już w łonie matki można, wykorzystując te osiągnięcia nauki, można zmieniać kolor skóry, kolor włosów, kolor oczu i tak dalej. W jakim kierunku idziemy? Jeżeli jeszcze weźmiemy praktykę klonowania, dzięki Bogu nie ma ludzi, ale zwierzęta już klonują. Co z tego będzie? Człowiek dąży do tego, że może fabryka ludzi powstanie. Może powstanie fabryka zapasowych części i tak dalej. Czytałem niedawno taką śmieszne opowiadanie. Kilka lat temu w Ameryce zmarł bardzo znany komik Jakub Smirnow. Pochodził z Odessy, ze Związku Radzieckiego. Uciekł ze Związku Radzieckiego jakimś w latach 50-tych, 60-tych gdzieś to było. No znał dobrze angielski, ale nie na tyle, żeby tak precyzyjnie, żeby rozumieć dobrze, bo co wiadomo, każde słowo ma kilka, może mieć kilka znaczeń. I więc jego wszystko dziwiło w Ameryce. Ogromne domy, aut bardzo wiele, szerokie ulice, ale najwięcej, że sklepy są pełne. Wszystkiego pełno jest w sklepach. No w Związku Radzieckim tego nie było. A jeszcze więcej dziwiło go, że jest mleko w proszku. Albo sok w proszku. No wiemy, że to nie jest najlepsze mleko, nie jest najlepszy sok. Dzisiaj mamy tego pod dostatkiem. Ale w tamte czasy, 50 lat temu, 60 lat temu, no to kto to mógł, to nie było tego. Więc tutaj dolę wody masz mleko, dolę wody masz sok. I pewnego razu jedzie w takim hipermarkecie w Stanach Zjednoczonych i czyta children powder. No słowo powder można przetłumaczyć jako pudra, można przetłumaczyć jako proszek. Co do końca ten język nie bardzo znał angielski, tak sobie mówi,
mówi ten komik, ten był znany ze swego wyrazu. America, what a country! America, co za kraj! Zobaczył ten children powder, ten i sobie tak pomyślał. Mój, co to za kraj? Dolał wody, masz mleko. Dolał wody, masz sok. Dolał wody, masz dziecko. No. Męstwo jest to takie manipulacje. W ten sposób jedziemy. Teraz dzisiaj widzimy jest dalej, jakie są nasze media. Kto dzisiaj wychowuje człowieka, szczególnie młodego człowieka? Szkoła? Nie. Rodzina? Nie. Uniwersytet? Nie. Facebook? Mass media. Dzisiaj już młodego dziecka już wszyscy siedzą w komputerach i gry i tak dalej, a potem co patrzą, jakie materiały tam mają, czym się wychowują, na jakich wartościach się wychowują. Media dzisiaj trudno sobie przedstawić proces nowej ewangelizacji bez medii. No, to jest niemożliwym jest, ale niestety bardzo często media odchodzą. Zamiast propagować wartości moralne, propagują wartości amoralne. Dzisiaj również mamy bardzo wielki problem, to kryzys polityczny w wielu krajów. To, co teraz powiem, to zupełnie nie chcę adresować do polityki polskiej. Jako obcokrajowiec nie mogę tego mówić, nie mam prawa na to, ale jak mówi rosyjskie przysłowie, z pieśni słowa nie wykiniesz, więc z pieśni nie można wyrzucić słowa jakiegoś. Trzech specjalistów, lekarz, chirurg, architekt i polityk dyskutują między sobą, jaki fach, jaka specjalność jest sama najstarsza w historii ludzkości. Chirurg mówi moja. Dlaczego? Bo jak Pan Bóg położył Ewę z żebra Adama, muszę było operację zrobić, trzeba to żebro wyjąć, no chirurg potrzebny jest. Architekt mówi nie. Moja. Dlaczego? Pan Bóg stworzył świat z chaosu. Więc musiał być jakiś architekt, który według idei Pana Boga musiał ten świat uporządkować. A polityk mówi, nic z tego. Ktoś musiał stworzyć ten chaos. Opowiadam tą anegdotkę w nuncjaturze i siostra, która pracuje na kuchni, mówi, ekscelencjo, nie lekarz, nie architekt, nie polityk, ale kucharka to jest najstarsza specjalność. Każdy chce jeść. Każdy chce żyć dobrze. I dlatego politycy też muszą właśnie dążyć do tego, dla nie swego dobra, tylko nie tylko obiecywać podczas kampanii wyborczej, ale w rzeczywistości realizować to, co obiecują, bo każdy człowiek chce żyć. Dzisiaj przeżywamy masę innych kryzysów. Dzisiaj Europa nie może wyjść z tego kryzysu migracyjnego, ale Europa potrzebuje tych ludzi. Kto będzie pracował? 2 lata temu na Słowacji odbyła się taka konferencja biskupów środkowej i wschodniej Europy na temat rodziny. Byli przedstawiciele też z Unii Europejskiej, z Brukseli i pani, która jest odpowiedzialna za ofis migracji, powiedziała tak. Jeżeli do roku 2050 kryzys demograficzny nie będzie rozwiązany w Europie. Europa będzie w 2050 roku potrzebowała 60 milionów rąk do pracy. Skąd? Z Ukrainy? Z Białorusi? Z Polski też jadą na zachód? Nie wystarczy tego wszystkiego. Więc przyjdą ludzie, jakie dzisiaj przychodzą, ludzie innych kultur, innych religii. I to wszystko wiemy, do czego prowadzi, jak to jest. Europa potrzebuje dzisiaj tej migracji, a dlaczego potrzebuje? Potrzebuje, bo jest kryzys demograficzny. Dzisiaj również popatrzmy, jak żyje młodzież, jakie wartości tam młodzież, jakimi wartościami żyje, jakie wartości propaguje. Jestem na Mazurach pewnego razu. Ksiądz taki zaprosił, jedziemy statkiem. I widać, że ojciec z synem, pyta syna, jak to by tutaj się podoba, to czy nie? No tak, bardzo to tobie się podoba. No dobrze, to trzeba będzie chyba tutaj przyjechać na Matki Bożej Zielnej. A syn pyta, a co to znaczy Matki Bożej Zielnej? A no wiesz, to takie, wiesz, w tym roku to będzie piątek, no to 3 dni wolne w pracy. Nie jest to święto Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, nie jest to święto Maryjne, ale jest to wolny dzień w pracy. Jeżeli jest to wychowanie takie tego młodego człowieka, to potem nie ma co się dziwić, że on żyje tak, jakby Boga w ogóle rzeczywiście nie było.
Również mówiąc znowu o tych nowych trendach, które dzisiaj istnieją. I ten trend gender, który jak buldozer przebije sobie drogę. Przebije drogę i w Polsce, i na Białorusi, i w całym świecie. No bo wymyślili, że nie ma jakiegoś tam ni mężczyzny, ni kobiety, ale nie wiadomo kto jest. I potem ten sam człowiek się sam może określić, czy on jest mężczyzną, czy on jest kobietą. I to zależy wszystko od tych warunków, w których żyją, od tej kultury, powiedzmy.